Chodź, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnych wampirkach, kochani widzowie. Które będą pewnie tylko jedne przez cały weekend, bo na końcu je nagrywać jest tyle do ogarniania, że o Jezu, jeszcze telefon pewnie będzie dzwonił podczas tego nagrania, także się spodziewajcie usłyszeć 3 Days Grace. A my co dzisiaj robimy? Dzisiaj stajemy się złodziejami, ponieważ dzisiaj kradniemy ser. Ja bym tą konczetę zobaczył, bo te wszystkie bronie tutaj Pugnale widziałem, Giovanną grałem, Popeye widziałem zanim zaczęliśmy tę serię na nowo. To widzę pierwszy raz, otrzymujemy 1% obszaru na każdym poziomie. Ej, no stara ta konczetta jest fajniejsza jak dla mnie zdecydowanie bardziej. Tu jakaś gitarka, chociaż gitara ta jest tu fajniejsza. Dobra, zagram tą nową już, żeby nie było. No i lecimy na mleczarnię, stajemy się dzisiaj złodziejami sera. Zobaczymy, czy uda mi się ten ser znaleźć. Co tu mamy ciekawego? Chyba nic nowego, no nie? Xiaomi teoretycznie powinien ser przyciągnąć, ale on się tu nie wyświetla. To jest ciekawe. A co taka muza gra? Chyba nie grało, tak? Co? Nie wiem. Krwawa astronomia? Ta jej broń to nie wiem czym jest, więc nie wiem co tu będzie dobre, ale wezmę krwawą astronomię, strefy zadające jakieś tam obrażenia. No i podobno ten ser jest blisko spawnu. Co ja robię? Za sobą? Zostawiam jakieś kolce. Mroczny świder. Dawaj. I on raz na jakiś czas jakieś pociski wystrzeliwuje tutaj. Srebrny wiatr? Nic mi się stąd... Zmiana, dawaj zmiana. Bitch. Ty, na jakiej zasadzie to działa? Dlaczego to bije czasem, a czasem nie? Mega jakiś rzadki cooldown to ma, nie? O, cześć kolego. Ciebie to chyba nic nie chce, nie? Kość. Złote jajo. Nie, nic tu nie chce, nic ciekawego. Tego typa raczej, więc ja go ulewam. Duplikatoryk. No oczywiście, przecież to jest turbo dobre na wszystkie bronie tak naprawdę. Dobra, ja idę szukać tego sera. On jest blisko spawna po lewo na dole. Tu mi się wydaje, że jestem blisko spawna po lewo na dole, nie? Niech ta kula niebieska jest oznaczeniem. A runtracera dawno nie miałem. Jakoś dzisiaj czuję runtracera. Powiem wam jeszcze, armor jest do podniesienia na glebie. To już w ogóle... Ej, no ta postać na 1000000%. Ma muzę specjalną, nawet widać jak ona gra, jak ona chodzi. Ona mi przypomina, i to w ogóle ta piosenka mi trochę przypomina Crypt of the Necrodancer. Nie wiem czy graliście. Pewnie tak. Ja znalazłem w torku to nagrywałem. Ale nie cieszył się zbyt dużą popularnością ten odcinek. Pewnie dlatego, że ja też niezbyt dobry byłem w tę grę. Dobra, gdzie ten seruch jest? Ej, dawaj serucha. No, przecież ja nie miałem ukradzionego tego sera, nie? Wy mi pisaliście, gdzie jest ten ser. A dzisiaj połączę mnóstwo itemów, więc biorę skrzydła. I biorę też tego piczołna. No i sądzę, że będzie mega łatwo. Dobra, mamy skrzynkę numer 1, ale to nie jest ser. A mówię, ten szał nie pokazywał, żebym jakiś tam ser niby miał do przyciągnięcia. Cały czas idę na lewo. No już się trochę oddalam od tego respa. Kurde bele. Może teraz za każdym razem jak mówię kurde bele, to mi się kojarzy jak Książulo był na Śląsku ileś tam odcinków temu. I tam jadł jakieś właśnie kurde bele, czy coś takiego, jakieś tam pluski śląskie z innymi rzeczami. No tutaj syra nie ma. Ty, ja aż se odpalę ostatni odcinek, bo nie wierzę, że ja ten syr brałem. Ale było wyświetlone chyba, że ukradnij ser na tym, nie? ZW idę odpalić swój stary odcinek i czy tam jest to ZW. No nie mam tego syra, nie mam. Na brązowej podłodze, w dół i na lewo od spawna. Na takiej brązowej podłodze. No to na takiej miejscówce jak tutaj się wydaje. I podobno, żebym tego nie brał minimum do 10 minuty. Bo mnie zesrają
przeciwnicy. I w ogóle daliście mi super pomysł na tą puszkę Pandory Tory. Ty, ja muszę zacząć ulepszać bronię, bo średnio jest. Na tę puszkę Pandory Tory, żeby ją wziąć po prostu na najwyższym poziomie, w momencie, w którym ona już przestaje dawać bonusy i zaczyna dawać klątwę, ją odrzucić. I to działa podobno, jest super. Dobra, Świdera ulepszam. Ja chyba trochę za bardzo na lewo wyszedłem. Chociaż no nie, no stoję cały czas praktycznie na środku. Mówię, ta kulka taka niebieska nad nami pokazuje nam idealnie miejsce, jak dla mnie, respa. No i też pisaliście o tym, że szał to przyciąga, więc możliwe, że to się po prostu nie wyświetla. Cztery pory roku, no są turbomocne ogólnie. Ja bym je z chęcią wziął, ale nie teraz. Najpierw chcę zgarnąć piczona i ten bicz ulepszony. To zrobimy sobie jeszcze dwa dodatkowe sloty bez żadnych problemów. Bicz, żeby ulepszyć, jeszcze potrzebuję holoharta. No. Jakoś, nie wiem, Candelabrador mi się wydaje też będzie spoko, bo ta postać ma zwiększony obszar ataków bazowo. To jak jeszcze zwiększę go za pomocą skilla, no to w ogóle będzie wtedy już jazda i będę mi giga dużo bił. A pentagramu jakoś dzisiaj nie czuję. Kurde, wczoraj nagrywałem tak mega, mega późno i powiem wam, że po całym dniu gadania naprawdę mega dobrze już gadałem. Ja sam byłem z siebie mega zadowolony. Ale dzisiaj też jest lepiej jak wczoraj rano. Ale znowu z rana nagrywam, w sensie z rana. No po wstaniu. I po wstaniu nieprzyzwyczajony jestem do gadania i się gorzej gadam niż nagrywając ostatni odcinek. Dla was to będzie niedzielny. Dobra, nieważne, już głupoty gadam. Tyle mam po prostu te parę dni, to jest... dobra, w dół idziemy dalej. I szukamy brązowej podłogi. Tu jest jakieś, nie wiem, mleczarnia. Tu już w ogóle czerwony kryształ z dupy. Spoko. Czarne skrzydła. Brązowa podłoga znowu. Jest syr! Bez kitu! Jest syr! No ale to nie podnoszę na razie. Nie podnoszę. No podobno ja sobie nie dam rady tutaj. Z 10 minuta minimum. No chyba, żebym grał mielonem. Pisaliście, że mielon to tutaj by rozgromił wszystkich na samym starcie. Ale no mielon to jest mielon, no to jak... Najlepszy kotlet Wiesława, tej, Haliny Palety, to po prostu wyszedł mielon taki. On jest niezabijalny. Na każdej mapie by sobie poradził. Jak ja bym miał robić właśnie chyba tego boss rush kimś i taki mega łatwy boss rush, no to chyba mielonem. Ja wziąłem Candelabrador, który jest na ziemi do podniesienia na tej mapie, ale jestem debilem. Nie zobaczyłem, nie zwróciłem uwagi, co raweczka. O jest, puszka Torrony, bierzemy to. To jest najlepsze ulepszenie podobno, tak jak pisaliście, że mówię. Na ostatnim levelu po prostu klikamy odrzuć siema i się nie ulepsza na maksa, nie? I tyle. Tylko co wtedy ze skrzynką? Skrzynka mi tego nie ulepszy? No tego się trochę cykam. Dobra, Świdera ulepszamy. On na bank będzie miał z czymś ulepszenie, bo to jest taki startowy tej postaci, nie? Tylko z czym to by mogło mieć ulepszenie? Nie mam zielonego pojęcia. Czas trwania efektów na moich efektach bym też wziął. Kurde, potrzebuję Hollow Hearta. No i to mi trochę... Nie pasuje, niepotrzebnie brałem tego głupiego Candelabradora, bo bym sobie wziął teraz dwa upgrade'y. Wydłużenie czasu trwania efektów plus prędkość pocisków. Teraz będę musiał wybrać tylko jeden z tych efektów. No i raczej wezmę czas trwania. Wydaje mi się, że czas trwania będzie lepszy niż prędkość pocisków. Dobra, biorę syr. Wilkołaki mnie gonią. Czy to jest trudne? O Jezu, biją dużo. No dobra, biją dużo, ale... No biją dużo, ale nie biją, nie? Wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. Ja po prostu będę odchodził kawałeczek tutaj i powinno być względnie luźno. Chociaż to ja mam zadziwiająco duży problem
aby poradzić sobie nawet ze zwykłymi przeciwnikami. A gdzie dopiero tymi wilkołakami? No serio, tutaj ta jakaś fala taka niefajna się trafiła z tymi lepszymi reptilianami jakimiś. Dlaczego to czasami bije samo z siebie, a czasem nie? Może jak stoi w miejscu, to bije samo. No nie. No tak. Jak non-stop się ruszam, to praktycznie nigdy nie bije, a na chwilę stanę. O, ja automatycznie atakuję. Aha, ja to jakby pojawiam. Pancerz nie, bez do podniesienia. Bij się jakoś, ulepsz mi HP. Ja to pojawiam i na koniec, w tę stronę, w którą się ruszam, to wystrzeliwuję wszystko. Jezus cię, Mario! Co się dzieje? Run Tracer, dawaj! Dobra, ja olewam te wampiry, znaczy te wilkołaki. Werewolves versus te. No, ta gierka była internetowa taka. Ja ich olewam. Ja mam tu silniejszych przeciwników do ogarnięcia w tym momencie. Czarne skrzydła? No ta no. Dobra, już tylko dwa wampiry zostały. Boże, co ja mam z tymi wampirami? Wilkołaki? Okej. No i poradziłem sobie z konsekwencjami. Poradziłem sobie z konsekwencjami kradzieży sera. Boże święty, nie wiem. Czemu to było takie trudne do wymówienia? O co chodzi? Gdzie mój Hollow Heart? Halo, gdzie moje piczony? Rune Tracer. Opłaca się to odrzucać? No, odrzuć koronę. Odrzuć różkę. Boże, tych odrzuceń ja mam dychę. No ale mówię, a przez to tracę level upy. No jest to, że nie rozumiem tego odrzucania. Wy mi piszecie, żebym ja od samego początku odrzucał rzeczy, których nie chcę. Ale jakbym od początku odrzucił, to pierwsze 10 leveli zamiast ulepszać bronie startowe, bym na odrzucanie wydawał. No to bez sensu jak dla mnie. Dobra, zaklinacza mogę wziąć. No i mówię, oprócz zaklinacza jeszcze prędkość pocisków. I będę miał, wydaje mi się, że całkiem fajne combo. Nie wiem jeszcze, jakie dwa itemy wezmę na sloty po połączeniu ptaków i po połączeniu biczów. Bicze muszą się w ogóle trafić jeszcze. Biblia Króla jest ciekawa, ale ja ją odrzucę. Czosnek na pewno odrzucę, może od tego zacznijmy. Wydaje mi się, że Biblii Króla też brać nie będę. Kusi trochę laur w połączeniu z tym lancetem, ale to mi się wydaje za łatwe. Takie nudne mi się wydają te bronie w ogóle. O, w ogóle dzisiaj przyszedł do mnie ten. Przyszła do mnie dzisiaj paczuszka. I od następnego odcinka z kamerką będę miał lepszą kamerkę. Tutaj, dzień dobry, będę w lepszej jakości, moja buzia. Godzinę wczoraj spędziłem na ogarnianiu streamów, żeby na streamach z RimWorld mi się kamerka nie bugowała i nic nie jestem w stanie ogarnąć. Na odcinku to wygląda wszystko dobrze, na streamie się psuje. Ja jestem zdania, że to jest wina kompresji YouTube'a. No i tyle, nie ma innej możliwości przecież. Oj, pusta księga też by była taka dobra, ale nie mogę. No nie mogę, no. Odrzuć. Nie chcę ognistej różki. Boże, po raz setny mi się trafia. No, ognista księga to by tutaj robiła jazdę. Ej, fajna jest ta broń. Ile ja tego mogę naraz uderzyć? Normalnie mam taką broń berstującą jak nie. Ej! Z tą puszką Torory to ty se nie przesadzaj. Tu już jest na szóstce. No mówię, to jest problem ze skrzynkami. Ja wtedy skrzynek nie mogę otwierać.
Bo mi się ta puszka ulepszy. A nie chcę, żeby się ulepszyła, oj nie chcę. Ona jak na razie jest najbardziej ulepszonym itemem z tych pasywek praktycznie. Ale syf, dobrze, ona ma 9 ulepszeń, a nie mniej jak niektóre pasywki. Vento Sacro, tak jest, to chciałem. No i teraz jeszcze piszona. No i co? No nie zbliżam się na razie po żadne pasywki. Znaczy, mogę pójść w stronę skrzydeł, bo są bardzo spoko. Na pewno mi się przydadzą. Nie no, fajne te drille. Podobają. Podoba mi się mega ta broń, powiem wam. To, że mam w końcu jakby możliwość celowania samemu bronią. No mega mi się podoba, naprawdę. Pójdziemy sobie po te skrzydła. Wezmę je oczywiście dopiero w momencie, jak już będę miał w pełni ogarnięte wszystkie pasywki. No przestań, no dlaczego tu się ulepsza non stop? To jest okropne. No nie pamiętam, co mi pisaliście z tym odrzuceniem. Mówię, jeżeli to odrzucenie działa też na skrzynki. O Jezu, no to baja bongo. Jak nie działa na skrzynki, no to jest gówno. Dobra, są skrzydła. Ja nadal mam Hollow Hearta, który jest mi potrzebny, żeby ulepszyć bicze na wyższy poziom. Więc sobie tutaj poczekamy, poekspimy, wbijemy level i powinno być całkiem luźno. Ty, bo nim jesteś. Mega dużo biją. No ja nie chcę tej puszki Torony, no. Ja się boję. Ja ją odrzucę już teraz. Jeden tam poziom 3% to mi dużo nie zmieni, nie? A jeżeli to zadziała na skrzynki i w skrzynce tej puszki Torony nie dostanę, no to bardzo elegancko. Teraz koniecznie potrzebuję tego Hollow Hearta, bo nie dość, żeby mi się po prostu przydało więcej max HP, to ja już chyba bicz mam na levelu maksymalnym, w sensie 8. Okej, okay, karciocha. Co tu będzie do wzięcia? Mam bicz na 8 levelu, no moglibyśmy już go połączyć, a potem to Vento Sacro szybko powinno być spoko. Szału chyba nie chcę. Chociaż to też nie jest złe ogólnie. Przebudzenie słabe. Chociaż użycie wskrzeszenia fajnie działa. Zapomniane sanktuarium. No na pewno nie chcę. Sarabanda leczenia. Też jest średnia. Wiecie co, wezmę to przebudzenie. Tu mam zmianę w ogóle, o kurde. Ole jojo. Czarne skrzydła, 8 level, fajnie. Dobry level w ogóle tu się trafił. Vento Sacro. Rune Tracer, 8 level. No już niedługo będziemy mieli możliwość ulepszenia tego. Boże, ale tutaj itemów. No mógłbym wziąć te 4 pory ro... A to się ewoluuje i z tym, i z tym. Podobno to jest w ogóle najlepsza broń, mi pisaliście, że 4 pory roku to są turbo dobre. No ale wezmę, mówię, najwyżej potem poodrzucam inne rzeczy. Pomień też mam mega długo, więc w ogóle z tym nie powinno być problemu. A powiem wam, że te drille tak zostawiać i nie wystrzeliwać i chodzić tylko w kółko chyba sprawdza się nawet lepiej na takich zwykłych falach, no bo zobacz to, w ogóle nie mają możliwości do mnie podejścia niektórzy przeciwnicy. Dobra, szpinak bierzemy. Puszka się nadal nie wyświetla, więc z tego się cieszę. Kolejny szpinaczek. No i powolusiu, powolusiu. Vento Sacro. Szkoda, że z ostatniego przeciwnika nie wyleciała skrzynka. A, w sensie wyleciała, ale ta, fioletowa. Kurde, i chociaż raz dostanę tego Hollow Hearta, no co tu się dzieje? To mi tak zmieni to podejście, ten bicz. Nie otwieram tej skrzynki na razie. No bo mówię, nie mam tutaj złączyć w ogóle, to jest bez sensu. Oj, oni zasuwają jakieś, co oni tacy szybcy są? No czuję się, jakbym miał naprawdę duże problemy na tej mapie. Ja mam duży level, ja mam mega ulepszone itemy, tylko no ty no, odrzuć mi ten krzyż. Dawaj Hollow Hearta. Odrzuć.
Kamienna maska. Ventosacro ulepszamy. Ventosacro ulepszamy. Ventosacro ulepszamy. No i teraz bisze to już są gotowe oba do ulepszenia. To dwie skrzynki teraz by mi się przydały. Z jednej skrzynki nawet jakby były trzy itemy, jestem pewny, że to nie zadziała. No mówię, a muszę, jestem wręcz zmuszony chodzić tutaj w kółko. Bo to jest jedyna opcja dla mnie na przeżycie w tym momencie. 13 minuta, jeszcze gorzej się tu zaczyna robić. Ty tak samo piczona nie dostałem, nadal, no co tu jest zrobione w ogóle? Odrzuć, nie chcę Biblii Króla, do widzenia. Odrzuć, nie chcę świętej wody. Ja mam jedno odrzucenie już tylko, ja dobra, myślałem, że za 10 to jest dużo, to nie jest dużo. Candelabrador bierzemy. Piernicze, ile tego tutaj jest? Candelabrador bierzemy. No dobra, ja mam w ogóle ten, jak ja się wskrzeszę, to będzie git, nie? No zaklinacz bierze. Candelabrador ulepszamy, żeby było jak najmniej itemów. Ulepszmy jeden na maksa, to już się nie będzie wyświetlał, nie? Cztery pury... Piczona mi daj, no! Oszaleję zaraz! Głupie gówno, głupie. Gówno, nic nie daje, gówno. Zaklinacz. Zaklinacz. No ja mam jeszcze pominięcie, ale zaraz nie będę... Co jest grane, ty? Pomiń, nie chcę tego. Ja pierniczę, to nie jest takie łatwe. Już jest tak dużo itemów w tej grze, że... Żeby dostać ten build, co się chce, to jest niemożliwe. Tiramisu nie chcę, cztery pory roku. Oszaleję zaraz, sorry w ogóle, że jestem taki nieogarnięty, nieogolony, ale jeszcze przed tym kawaleckim będę się ogarniał po odcinku. Pomiń! No jest, dziękuję, puste serce, w końcu! Jezu, ile można było? No to skrzynka jest, w końcu, do odpalenia. No i nagle max HP mamy. Nie no, teraz to jest luz. No dobra. No to zaraz będę miał slota. Te cztery pory roku tak naprawdę mogę wziąć już teraz. Bo to nam się ulepszy. No tak, bo jedna skrzynka teraz wyleci i będziemy mieli już... Cztery pory roku. Ty, są na czerwono te spuszki torony. To chyba to znaczy, że nawet ze skrzynki tego nie dostanę. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, podoba mi się to. Ale to ma gigantyczny zasięg eksplozji działania wszystkiego, nie? Ja pierniczę, co tu się dzieje? Dobra, ja mogę iść po skrzydła. A po skrzydłach możemy lecieć po... Armora, żebyśmy mieli ulepszenie na Rune Tracera. No a po armorze jeszcze sobie pójdę po oczywiście przyciągacza. Troszkę expa zgarniemy. Co to był za dźwięk? Dobra, nie u mnie. Obawiam się, że już nie wiadomo co. Na telefon czekam, powiem wam, od lakiernika, żeby ugadać tam wszystko. Co on żeby ma dokładnie zrobił i tak dalej, i tak dalej. Chociaż zgaduję, że pewnie jeszcze ktoś będzie dzwonił. No ale powiem wam, że dawno nie miałem takich dwóch dni jak te, żeby od rana do wieczora, wiecie, masz po prostu rozplanowane, co masz robić. W sensie rozplanowane, tyle jest nałożone, że zawsze masz co robić, o. Co to za dźwięki są? Halo? Dźwięki? Zamyślałem, że jakieś echo może od butelek odbija. Nie. To nie są puste szklanki po piwie. To akurat są kieliszki po wódce. Żartuję, to nie jest to. To tutaj w grze jakiś jest dźwięk, jakiś gwizdek słyszę. Albo mi się coś uwaliło. Dobra, ty, bo kiedy skrzynka będzie? Ja potrzebuję jeszcze tutaj połączyć bicze, żeby sobie zrobić miejsce na piczona, którego w ogóle nie wiem, czy uda mi się dorwać, no bo mówię. Te cztery pory roku to się trafił chyba z 10 razy. Piczon ani razu. Jak go nie dostanę, nie połączę tych. Te cztery pory roku chyba te dźwięki wydają. Ui!
Takie. No ja już zgłupiałem. Tak, to w grze musi być na 1000000%, bo to nie u mnie. Ja już słyszę rzeczy, których nie ma. Ty, dobre jest w ogóle, jak cię przeciwnik goni, zostawia za sobą te ślady. Złącz mi bicze, nie 4 pory roku. O Jezu, co to jest w ogóle? Walkiria? Mroczny świder ulepszony. Większy, dłuższy, szybszy i mocniejszy. A z czym to się synergiuje? Grimoire? Ze skrzydłami, o! Ty, to jest ta broń w ogóle na ogień. W końcu może będę brał tę kartę, która działa na ogień. Ole, ja teraz sram pod siebie jak ta. Wow! Jak czarodziejka w Diablo 2 normalnie. O co chodzi? No wygląda to nieźle, nieźle. Puste serce, puste serce, puste serce. Skrzydła, skrzydła, skrzydła. O Jezu, ile leveli. O Jezu, ile ja obrażeń pootrzymywałem. Muszę przestać się wbijać w przeciwników. To nie ma sensu. Boże, ten run tracery. Jakie są gigantyczne. Co tu się w ogóle dzieje? Nie no, te efekty prześmiesznie wyglądają, powiem wam, są naprawdę przeogromne. Ja bym sobie zmiankę jedną zostawił na karty, ja bym teraz chęcią wziął tą kartę na ogniste pociski. Ciekawe jak to działa. No i dobra, lecimy po tego przyciągacza, bo z tym akurat mam trochę mały problem. Powiem wam, że każda gra w ogóle bez przyciągacza jest taka trochę mech. Ja wiem, że są te znajdźki na glebie, które to wszystko podnoszą. Jakąś tam one te role spełniają, żeby tego expa nie tracić. No mimo wszystko nie lubię. Im szybciej zgarniemy expa, tym szybciej sobie ulepszymy itemy. No pewnie się po prostu czuję przez całe podejście dzięki temu. Ty, ale super jest to odrzucenie. Ja tą puszkę, to rony, to naprawdę na każdym podejściu powinienem brać w tym momencie. Nie ma sensu tego nie podnosić, bo ona nie ma minusów. A tak jak pisaliście, to jest tak jak połączenie wszystkich innych dobrych pasywek tak naprawdę ze sobą. O Jezu, trochę duża fala się zrobiła. Gdzie ten przyciągasz? Tu, jak skaczą. No i dobra. Przyciągacz jest. Mamy jeszcze pasywki do wbijania levela. Czekamy na skrzynki i skrzynka nawet mi tu jedna wyleciała, widzę. O, proszę bardzo. O, dziwne dźwięki tu wydaje, cały czas słyszę jakieś dzwonienie, no. Fuwala, fuwalu. O, z tym aparatem to jest fajne do wymówienia. Co ja chciałem? Piczona, pomiń, dawaj mi ptaka. Mam jeszcze coś do wbicia na level? Mam i bardzo dobrze, bo dzięki temu jak mi się nie trafi ptak, zawsze mogę, no właśnie, wydać ten level na ulepszenie pancerza, ulepszenie przyciągacza, ulepszenie przyciągacza, ulepszenie pancerza. No ale nadal się biały ptaszek nie trafił. Pancerz, no już zaraz ma maksymalny level. Zaraz będą tylko i wyłącznie szły już zmiany. Nie podoba mi się to. Przyciągacz. Kiepsko, kiepsko. 10 do szczęścia. Bronie chyba lepiej było odrzucać niż pasywki. Tak sobie myślę. Pasywki mają, chociaż nie, bronie mają więcej leveli do wbijania, zazwyczaj 8, a pasywki mają zazwyczaj po 5. Dobra, użyjmy tego odrzucenia na przykład srebrnym wietrze. Chociaż no tutaj akurat rzeczywiście był jeszcze pancerz, to mogłem chyba jednak ten pancerz podnieść. Nie wiem, która opcja daje mi większą możliwość zobaczenia piczona. No ty, no bez kitu, jak nie ogarnę piczona, to się zdenerwuję. Jeszcze 3 pominięcia mam, pancerz kupujemy. Szczęście delikatnie zwiększone, więc no powinniśmy mieć tutaj czasami 4 itemy. Ale mega dużo w ogóle bije ten świder ulepszony. No jest piczon, bardzo dobrze ty, no i super. To ulepszymy, zrobi się jeszcze jeden slot.
I co na ten jeszcze jeden slot? Nie wiem, pierścień gromu jest ok. Ale coś co ma pociski może, coś co żeby jak najdłużej zostawało i było gigantyczne. Coś to mogłoby się śmiesznie synergiować. Powiem wam, że nie wiem, ale postaram się coś ogarnąć. Dobra, mamy ulepszenie na 4 pory roku, mamy ulepszenie na ptaszki. Na Run Tracera mamy ulepszenie, czy ja będę miał tyle skrzynek do końca podejścia? Ja ostatnio na tej mapie miałem problem, żeby w ogóle tyle skrzynek zgarnąć. O, nie wiem czemu, ale jak gram w tę grę, to mi się przypominają Pokémony. Wiecie co, myślę, czy by nie zrobić serii kiedyś z Pokémonów Goldów, tych moich ulubionych. Jedynych praktycznie, w które grałem, nie? Ale tak mi siedzą te poksy w głowie po prostu od już paru miesięcy i mnie męczą, nie? To Wizardry mi wchodzi na łeb ostatnio i te Pokémony. Boże, jakie te eksplozje są gigantyczne z tego Run Tracera. Ja tutaj już nic nie widzę. No jakbym miał jeszcze Laborre, to tutaj nic nie byłoby widać, naprawdę. Chociaż ja już teraz dostaję oczopląsu. Boże, czuję się jak jakiś Europejczyk z Europy Zachodniej, który wbija do monopolowego w Polsce. No nigdy nie widziałem tylu rzeczy naraz, nie? Boże, jak mi mój kumpel był w Portugalii przez jakiś rok. Jak on wrócił do Polski, pierwszego dnia się widzimy. No i idziemy tam na melarz, w sensie do mnie na chatę, na domówkę. I przed tym idziemy do Biedronki. Jak on zobaczył, jak wygląda stoisko z alkoholem w Biedronce, to po prostu stanął i o jest, jestem w domu, nie? Jak to tam wyglądało? Pokazał mi normalnie zdjęcie, zrobił. Już? Normalnie zrobił zdjęcie, jak to w tej Portugalii biednej wyglądało. Dobra, losowo zawsze. No i bez kitu, tam są dwie budki na krzyż po prostu na sklepie, nie? To jest jakaś masakra. W którym kraju? W krajach skandynawskich chyba. W Szwecji to jest tak, że w ogóle po 19 czy tam której się nie kupisz alkoholu nigdzie? Dziwne, nie? Z jednej strony spoko, a z drugiej dziwne. No nie, no daj mi to na ogień. Zmiana. To jest ten ogień? Pociski wymienionych broni wybuchają po trafieniu. Źródła światła wybuchają. No dobra, biorę to. Ptaszor jest w ogóle tu czerwony jeszcze do ulepszenia z czymś. Z czym ten ptaszor jeszcze może dalej się ulepszyć w ogóle? Nie mam pojęcia. Oj, zaczyna się tu robić naprawdę kolorowo. Uhuhuhu! Boże, przecież jak ja bym miał wampirki, jak miałem 10 lat, ja bym od tej gry się nie oderwał, jak ona wygląda zarąbiście. Jest naprawdę spoko, ona kosztuje 4 dolary. Boże, więcej takich gierek. Ja nie powiem, że wampirki to jest najlepsza gra ostatniej dekady, nie? No bo nie jest, to jest bardzo prosta gra, ale co to za dźwięki? No ja nie ogarniam. To jest bardzo prosta gra, ale po prostu to w jaki sposób ona została stworzona. Co tu bierzemy? Vandalia na razie ulepszam. Toporków? Chyba nie chcę. One będą mega duże, ale czas trwania na nich tu też dużo nie da, nie? Zobaczymy co się jeszcze trafi. Jest turbo tania ta gra. W porównaniu po prostu do tego, jaki syf wychodzi obecnie, no to wampirki są przykładem wręcz kryształowo czystym, jak gry powinny być właśnie robione. No ten topór chyba mi się chce trafić, co? Ja nie wiem, czy mi jakiekolwiek inne ciekawe zostały. No pierścień gromu to raczej nie. Bo na niego ten obszar nie będzie działał tak spektakularnie. Vandalir. No naprawdę, 4 dolki, no tak, tak powinny wyglądać gry komputerowe. Dobra, biorę ten topór. Żeby za takie małe pieniądze dawać tak dużo radochy, być tak dopracowane, bo no mówię, to jest gra prosta, ale w swojej prostocie genialna i bądź co bądź, tu są proste mechaniki, proste rzeczy,
Ale niesamowicie to i tak jest rozbudowane, nie? No nie no, kocham wampirki, naprawdę. No mówię, nie powiem, że to jest top gra dekady, bo nie jest. No bez przesady, jakbym miał wybierać Red Dead Redemption 2 a Vampire Survivors, nie ma do czego startować Vampire Survivors, nie oszukujmy się. Ale naprawdę, pod względem sympatii po prostu, to twórca wampirków przebija wszystko, co wyszło przez ostatnie 10 lat. Bez w ogóle dwóch zdań. Nawet Isaaca, nie? Isaac tani nie jest. No wyobraź sobie, to jest tak, jakbyś grał... No Isaac też trochę bardziej zbudowany. No dobra, nie ma co porównywać, bo te porównania zawsze do niczego się tak naprawdę konstruktywnego nie sprowadzają. Ale wiecie, o co mi chodzi. Super jest ta gra. Suba, polecam. Daję swoją tutaj łatkę seal of approval. Jak Angry Joe. 10 out of 10. Best game ever. O mój Boże, co tu się dzieje? I teraz dopiero zwróciłem uwagę, jak gigantycznie szeroki jest ten pocisk z Pichona, nie? Jak ja bym miał jeszcze czas, nie brał tego losowo. Mi się nie chce tego losowo klikać, no nie oszukujmy się. Znaczy losowo, za każdym level upem klikać do wyboru, co levelujemy, ale jakbym jeszcze na każdym wybierał obszar działania właśnie, to ja nie wiem, to jest jakiś kosmos. Ile mamy obszar działania zwiększony? 215%, czas trwania ponad 100%, nieźle. Mógłbym wziąć te pierścienie, bo one zwiększają też ilość przeciwników na mapie ogólnie. Szczególnie ten złoty chyba jest ok. Czy to dużo zmieni? Nie sądzę. O Jezu, tu jest znajdziek w ogóle, których ja nawet nie widzę. No ja jeszcze potrzebuję dwóch skrzynek. Czy ja będę miał dwie skrzynki? Kurde, nie wiem. Tu jest ziomek ze skrzynką. Oby, bo z ostatniego się nie trafiła skrzynka. Dobra. Topór czy to cztery pory? Cztery pory roku, okej. Sztuczka Godaj. Godaj. Godaj, co gadają w muza sichle? Aż się ugryzłem. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest do podniesienia, ty. Oj, 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 te cztery pory roku, no. Wyglądają elegancko. Okej. Skąd tu tyle znajdziek jest w ogóle, ty? Ja aż tak chodzę? Po bokach? Tu coś czarnego jest do podniesienia? Czy mi się wydaje? Nie, to jest po prostu ten zegarek. O mój Boże, co tu się odwala? Co tu się odwala? Ja ich spalam żywcem. Dobra, z chimer na pewno będzie jeszcze jedna chimera ze skrzynką. To pamiętam, na 1000000% będzie jeszcze jedna skrzynka. A ja potrzebuję właśnie tego. Dokładnie jednej skrzynki jeszcze. No i będziemy mieli ulepszone wszystkie bronie na level. Ja nie wiem, czy tu się nie więcej dzieje jak w ostatnim odcinku. Nie non stop, ale czasami. Czasami. Już ktoś pisał, że na telefonie na ostatnim odcinku można policzyć wszystkie piksele. Tyle się działo. No to powiem wam, że tutaj ja naprawdę współczuję youtuberom, którzy nagrywają tę grę w 1080p. Tego się nie da oglądać w 1080p na tym etapie. 4K jest na pewno spikselowane i to jest totalne minimum w ogóle do tej gry, nie? Ciekawe, czy ten, jak masz YouTube Premium, jak jest to 1080p Premium, co ma lepszy bitrate, czy to cokolwiek zmienia? Nie sądzę, nie sądzę. Ale mega fajna ta opcja w ogóle z tym 1080p Premium. Mówię, dużo osób w ogóle nie ogarnia, że to jest coś dodatkowego, a nie, że zabierają jakoś tym, co nie płacą. No nie no. Jakość każdy ma taką samą, jaka była. Po prostu ci, co mają YouTube Premium, mogą sobie ustawić jeszcze wyższą jakość. Lepszy bitrate. Mega fajne jak dla mnie. Ja naprawdę widzę różnicę w tym. Zapewniam w ogóle, że jest taka opcja. Ale oglądałem sobie dzisiaj teledysk do tego. Kendricka Lamara Humble.
tak mówię, Jezu, jak to średnio wygląda. No i wchodzę właśnie w rozdzielczość, jest ta opcja 1080p premium. Polecam, my seal of approval na tym jest, oczywiście. Te kosy są mniejsze niż myślałem, w sensie one są większe od przeciwników, ale i tak są mniejsze niż myślałem. Ej, bez kitu ci przeciwnik... Czy wy też macie teraz wrażenie, że te efekty moje są tak gigantyczne, że ja mam wrażenie, jakby kamera była oddalona i wszyscy przeciwnicy byli mniejsi niż są normalnie? To jest tylko wrażenie, ale mam je. Rzeczywiście, jakbym miał kamerę oddaloną i patrzę na wszystko z bardziej daleka. Bo jak szczególnie patrzę na te kosy, bo w porównaniu do tych kos, no to ci przeciwnicy to jest śmiech na sali, a nie przeciwnik. Co tu się dzieje? Dobra, zgarniamy expa. Strzelamy ogniem piekielnym. Co ja w ogóle odblokowałem za ten ser, ja jestem ciekawy. No bo ukradłem ser. Już się boję, to nie robił. A to robił Włoch. No ta. To robił Włoch, to Parmigiano Reggiano jakiegoś odblokuje chyba, no bo co innego, nie? No chyba ta. To jest śmieszne w ogóle, nie? Że żaden ser, który jest zrobiony dokładnie tak samo jak parmezan, nie może mieć nazwy Parmigiano Reggiano, jeżeli nie jest w tym regionie robiony. Tak samo jak jest przez szampan. Że szampan to tylko z regionu... oni podchodzą tutaj. Tylko z tego regionu Champion we Francji, jak on tam się nazywa. Z jednej strony rozumiem, z drugiej strony to jest dla mnie trochę dziwne. Ale jak się zacząłem zastanawiać, to bez kitu, no bo flora bakteryjna i tak dalej, nawet zwierząt, które... trawa, to wszystko ma wpływ na ten smak. To nie będzie to samo, mimo że zrobione tymi samymi metodami i tak dalej, gdzieś indziej, nie? W ogóle jedzenie to jest przerąbany temat. Ja się nie mogę doczekać, jakby, nie wiem, w końcu te krowy z Japonii wzięli. Do Europy mogliby sprowadzić, jak już w Australii mają Australian Wagyu, który jest zarąbiste. Czemu nie może być Polish Wagyu? Sprowadźcie krowy Kobi do Polski. Wiem, że to się nie da, bo tam są chronione i w ogóle, ale kurde, jakby było coś takiego, no. W PL, ale to by było dobre. Premia za pozostałe wskrzeszenia, czyli nie, wskrzeszamy się po prostu. No i co mamy? Bugalo złudzeń, ale unlocków dużo. Mroczny świder odblokowany, fajnie. Mroczny świder ulepszony i... ser? A co za syr? Bez przyszłości na więcej zadało, ale powiem wam, że w porównaniu do innych broni... bardzo podobnie. A sztuczka go daj najwięcej, o, na sekundę, ty, no, no, no jest, jest, bije dużo, rzeczywiście. Fajnie. Serce ognia nic nie zadało praktycznie, Boże święty, ale no to też nie miałem do tego broni za bardzo na synergię. Ja mam nową postać, jakiegoś sera? Minach, o, Minach Manarch. Moc, prędkość pocisków, czas trwania, obszar i odnawianie zmieniają się co minutę. Ciekawe, ciekawe, no bo on tak normalnie ma moc minus 45%, co? No beznadzieja, bez kitu, jestem ciekaw, jak on będzie działał. No dobra, kochani widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kolejne wampirki najwcześniej w poniedziałek, ale też nie obiecuję, bo mówię, ja kończę to nagrywać i mnie nie ma do... północy 20 w niedzielę. No, teraz od tego piątku, teraz jak nagrywam, to wyjdzie w sobotę. Od piątku 15 do północy niedziela mnie po prostu nie ma. Tak więc do zobaczenia w kolejnym tygodniu już. No, odcinki z Izaka są do niedzieli nagrane, bardzo fajne. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, papa. Nagrywa się? A, nie nagrywa.